Siemanko, cześć, z tej strony Arwind, Fangolbel. Słuchajcie, łapki w górę, subskrybujemy i piszcie mi w komentarzu, czy mieliście już okazję grać w butach ze skarpetą, a w zasadzie z kołnierzykiem. Dzisiaj Wam wytłumaczę, dlaczego przeszliśmy od takich butów, czyli Mercurial Vapor, do takich butów, czyli Mercurial Superfly. Zacznijmy od tego, że pierwszym i łatwiejszym powodem, dla którego powstały kołnierzyki w butach, to są oczywiście aspekty wizualne. Po prostu komuś się to podoba, mi się to podoba, sprawia to, że but wydaje się być znacznie milszy, znacznie bardziej zabudowany i wizualnie wywołuje u wielu osób estetyczne poczucie, że to jest wysokiej klasy produkt. Następny i tak naprawdę najważniejszy element. Po co w ogóle powstał ten kołnierz? I wytłumaczę Wam to na podstawie spodni. Mam nadzieję, że w tej chwili macie na sobie spodnie. Jeżeli nie macie, to załóżcie. Dam Wam chwilę. Ci, którzy już mają spodnie, mogą w tym czasie stawić łapkę w górę. Dobra, założyliście. I teraz Wam wytłumaczę tak. Wyobraźcie sobie, że to są spodnie. I tu jest nasz pas, prawda? Ta krawędź tutaj. To jest nasz pas. Kiedy macie na sobie spodnie dobrze dopasowane, to ten pas po prostu trzyma tak, żeby spodnie nie spadały, jest idealnie wyrównany. Jeżeli macie spodnie za duże, to po prostu trzeba ten pas zacisnąć nieco mocniej. Jaki jest tego efekt? Spodnie się trzymają perfekcyjnie, ale czujemy, że coś mamy na pasie. Coś nas uwiera, przy niektórym rodzaju ruchów coś może nas ocierać. I to jest efekt pasa. To jest efekt z kolei, który chcemy się pozbyć. I teraz słuchajcie. Kiedy mówimy o skarpecie w butach, wcale nie mamy na myśli skarpety. Bo skarpetka to byłby mniej więcej tego typu but. But, który nie ma żadnych sznurówek, po prostu go zakładamy jak taką skarpetę, czy raczej zaciągamy jak takie taśmy bokserskie, jak tutaj jest Agility Bondage, taki bucik adidasowy. Nie, kiedy Wy mnie pytacie o skarpetę, macie na myśli ten element, czyli właśnie kołnierz. I słuchajcie, kiedy mówimy o tym, że to są spodnie, a to jest nasz pas, i chcielibyśmy dać sobie więcej luzu, więcej komfortu, bo na przykład zjedliśmy dużo, to przenosimy ciężar tego ścisku wyżej. Zakładamy szelki i te szelki sprawiają, że nasze spodnie nadal się nas trzymają dokładnie, ale już punkt trzymania nie jest na wysokości pasa, tam gdzie jest odczuwany, tylko wyżej na ramionach. W przypadku butów, kiedy założymy taki kołnierz, to ścisk jest w tym miejscu. Automatycznie więc powinniśmy się czuć bardziej komfortowo. Teraz, jakie są tego plusy i minusy? W tych butach nie ma luzu, one przylegają bardzo mocno. Plus jest taki, że dzięki temu macie troszkę usztywnioną kostkę. Co ratuje, z tego co słyszałem, wiele takich historii już było, szczególnie w magistach, ten element ratował ludzi przed skręceniem kostki, bo po prostu kiedy wykrzywiła im się noga, to materiał gdzieś tam przyblokował, bo zakres ruchu był trochę mniejszy. Także musicie pamiętać, drugi element, czyli o którym dzisiaj rozmawiamy, jest taki, że dodano ten kołnierz po to, żeby gracz miał większą swobodę ruchu, w sensie, żeby go tu nic nie uwierało, ale kosztem tego, jak bardzo ten ruch jest elastyczny. To znaczy, tutaj możecie kostkę przekręcić prawdopodobnie tak, aż do złamania, ale za to was to uwiera, czyli macie niby większą możliwość, ale za to z bólem, a tutaj ten ruch jest mniej uwierający, ale właśnie ograniczany elastycznym takim taką gumą. Można to przyrównać do takich specjalnych nakładek na kostki, które się zakłada na treningu na przykład sztuk walki. To jest w zasadzie perfekcyjne porównanie, bo to mniej więcej tak działa. A przynajmniej może tak działać. Kolejny aspekt jest zupełnie chyba nasz, taki typowo podwórkowy, orlikowy. Jeżeli macie buty, szczególnie w Mercurialach, które są wyższe, jeżeli macie Mercuriale z wyższym kołnierzem, to nie wpadają Wam te chamskie czarne kropeczki, które tam są na orlikach. Jaki jest jeszcze kolejny element? Jak zauważyliście, każdy z tych kołnierzy jest inaczej zbudowany. W przypadku Magisty mamy te wgłębienia, i obniżenie po wewnętrznej stronie jest wyżej, po zewnętrznej stronie jest niżej. Jest to zrobione z tego powodu, że to ma być ten ergonomiczny kształt. I dlaczego Wam na to zwracam uwagę? Bo te kołnierze cały czas ewoluują. Zaczęliśmy od bardzo prostego kołnierza, który poszedł do góry. Tak jak właśnie w Mercurialach, do tej pory mamy bardzo prosty kołnierz, który poszedł do góry. Poszliśmy w Hypervenomy, które ucięły ten kołnierz z jednej strony
z drugiej strony zostawiły go, ale nadal jest to płaskie, tylko różni się tym, że mamy mocniejszy ścisk na środku i nieco mniej na samej górze, za to mamy cały kołnierz nieco niższy. Zobaczcie, porównajmy sobie. Widzicie? W Mercurialach ten kołnierz jest wyższy, a w Magistach w ogóle jest jakiś taki bulkowaty, nazwijmy to. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? To się cały czas będzie zmieniało. Będzie się to zmieniało dlatego, że jeżeli coś przylega w 100%, tak jak w przypadku chociażby Nemezisów to było, to musimy się pogodzić z faktem, że nie każdemu to będzie odpowiadało. I to chciałbym, żebyście Cię też wynieśli dzisiaj z tego filmu. Jeżeli się zastanawiacie, czy kołnierz jest dla Was, to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Was. Musicie się przejść do sklepu, przymierzyć te buty, zobaczyć, czy Was nie uwierają i po prostu zdecydować, czy jest komfortowo, bo czy one są fajniejsze niż buty normalne, takie bez kołnierza? Cenowo, wbrew pozorom, wcale nie są droższe, bo jeżeli mówimy o topowych modelach, to topowy model bez kołnierza i z kołnierzem kosztuje tyle samo. Ale jest, no mówię, jest ta różnica pokroju komfortu. Jeżeli ktoś się przyzwyczai, to już takich hypervenomów nie będzie chciał zdjąć. Jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, to prawdopodobnie będzie wolał wybrać wapory zamiast superflyów. Ja jestem bardzo ciekaw, jaki byłby Wasz wybór, gdybyście mogli wybrać tak po prostu? Czy wybralibyście klasyczny, czy jednak poszlibyście w tym kierunku? Wydaje mi się, że z czasem wszystko by nie szło w kierunku tego, żeby jak najlżejszy ten but był, żeby jak najbardziej przypominał te skarpetki, bo skarpetki są mimo wszystko najwygodniejszym takim, dajmy na to, obuwiem. Więc jeśli chodzi o skarpety, mam nadzieję, że Wam wszystko wyjaśniłem. Ode mnie to tyle. Czuję, że o czymś zapomniałem, ale jeżeli tak, zadajcie mi o to pytanie w komentarzu. Pytanie padło, jak te buty zakładać? Słuchajcie, zakładamy je tak samo jak każde inne, to znaczy wkładamy stopę, trzymamy za tył kołnierza i wsuwamy skarpetkę, po prostu. Czy gramy w skarpetkach, czy gramy bez skarpetek? Da się w tych butach grać bez skarpetek, ale jest to mało higieniczne, po prostu. Więc dla swojego świętego spokoju uważam, że zawsze w butach piłkarskich powinno się grać w skarpetkach, plus, szczególnie na orlikach, zawsze coś tam wejdzie. Nawet jeżeli mówię, że to się tam chroni Waszą stopę przed tym, żeby te czarne drobinki wpadały, to jednak mimo wszystko zawsze gdzieś tam się coś dostanie, a nie chcecie wracać do domu z poocieraną kostką czy stopą tylko dlatego, że Wam się wdarł jakiś mały kamyczek, bo Wam się nie chciało skarpetek założyć. Czy się da? Da się. I jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę na koniec. Możecie, jeżeli znajdziecie naprawdę dobrze dopasowane buty, to możecie z nich wyjąć sznurówki i da się w nich grać. Tylko po co? Sznurówki naprawdę aż tak nie przeszkadzają. Ode mnie to tyle. Pamiętajcie, łapki w górę, komentujemy, subujemy. Cześć!